Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, no i zaczynamy naszą przygodę w karierze My Team. Zaczynamy, słuchajcie, także tak jak widzicie, do wyboru w karierze mamy mój zespół albo kierowcę. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym odcinku z F1 2021 kariera My Team. Oczywiście, tak jak wspomniałem, do wyboru dwie opcje. Możemy oczywiście wcielić się w kierowcę Formuły 1, podpisać kontrakt z jednym z zespołów oficjalnych, oczywiście Formuły 1, no ale nas tutaj najbardziej interesuje opcja My Team i właśnie w tą opcję będziemy tutaj się angażować. No dobrze, możemy wybrać, słuchajcie, pełny sezon albo sezon niestandardowy. Sezon niestandardowy oczywiście możemy wybrać tutaj sobie tory z dostępnych w kalendarzu. No ale my oczywiście będziemy tutaj robić pełny sezon. Dobrze, użyj zalecanych ustawień, no tutaj raczej opcja nie dla nas. Nas interesują, słuchajcie, ustawienia własne. Systemy wspomagające, na razie zostawiamy włączony ABS, kontrolę trakcji na poziomie średnim, dynamiczną linię wyścigową w zakrętach, no i manualną skrzynię biegów, reszta wyłączone. Oczywiście będziemy, słuchajcie, powoli w sezonie wyłączać oczywiście te wszystkie możliwości, te wszystkie opcje, tak żeby po prostu nasza kariera no skończyła się, słuchajcie, takim efektem, że no już bez problemu będziemy mogli, słuchajcie, jeździć bez asyst. Dobrze, to jest pierwsza sprawa. Kolejna rzecz, ustawienia kariery, spotkania z prasą oczywiście włączone, częstotliwość wydarzeń działu. No i tutaj, słuchajcie, zwiększamy sobie, naprawdę zobaczymy, co tutaj ciekawego w związku z tym zwiększeniem nas będzie czekać. Wszystkie opcje tutaj, słuchajcie, zwiększamy. No i częstotliwość usterek i awarii, tutaj zrobimy sobie standard, czyli awarie mechaniczne i usterki techniczne występują ze standardową częstotliwością. No i typy usterek i awarii, tutaj ważna sprawa, bo jeżeli mamy włączony wysoki, to ok. Natomiast przy standardzie usterki techniczne będą włączone, ale awarie mechaniczne będą wyłączone. No więc tutaj, słuchajcie, wysoki poziom włączamy, dlatego żeby mieć te mechaniczne ewentualnie włączone. No trudno, jeżeli, słuchajcie, przegramy Grand Prix z uwagi na jakieś tutaj uszkodzenie mechaniczne, no to widocznie tak musiało być. Na to musimy oczywiście zwrócić uwagę, to jest dla nas tutaj istotne. Struktura weekendowa, słuchajcie, no tutaj małe zmiany, czyli format kwalifikacji ustawimy sobie krótkie, natomiast długość sesji długa i wyścig 50%. No, chciałbym, słuchajcie, naprawdę nagrywać dla Was 100% wyścig, natomiast no niestety, ale platforma już zaczyna krzyczeć, że pliki są po prostu zbyt wielkie. No i zdecydowanie na razie taka opcja, może, słuchajcie, w opcji live no zrobimy sobie takie właśnie 100%. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądać. No dobra, mamy, słuchajcie, te opcje tutaj już wybrane. Przepisy i flagi tutaj oczywiście ustawiamy podobnie, słuchajcie, czy też nawet tak samo jak mamy w ligach, czyli rygorystyczne ścinanie zakrętów. Trudno, nawet jeżeli mielibyśmy przez to stracić na przykład Grand Prix, bo no, dostaniemy kary za ścinanie zakrętów. No ale słuchajcie, ważne jest to, żeby przede wszystkim robić w taki sposób, żebyśmy uczyli się tutaj jeździć, tak? Wiecie dobrze, że jeszcze te tory naprawdę skrywają przede mną jeszcze wiele tajemnic, jeszcze naprawdę wiele muszę się nauczyć, żeby tutaj w ogóle myśleć o jakimś ekstra wysokim poziomie. Jeszcze daleka droga. Także tak to wygląda. Rygorystyczne, park zamknięty oczywiście włączony. Samochód bezpieczeństwa w standardzie i okrążenie formujące włączymy. Pora dnia, tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Zostawiamy oczywiście doskonałą i ustawienia symulacji. Tutaj, słuchajcie, zaczniemy sobie od poziomu trudności SI na setce.
Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy to zwiększali w trakcie sezonu. Natomiast zawsze po zakończonym sezonie musimy zwiększyć to o 5 do góry. Czyli na pewno drugi sezon 105 i trzeci sezon 110. Uszkodzenia bolidu standard. Tutaj częstotliwość występowania uszkodzeń też w standardzie zostawimy. Mało paliwa trudny. Temperatura opon. Rozpoczęcie, kolizje, wszystko tutaj mamy ustawione. No dobrze, słuchajcie, to by było na tyle, czyli potwierdzamy ustawienia. Włączyć pakiet ikon Mój Zespół. Okej, dlaczego nie? Zobaczymy, co to znaczy. No i zaczynamy, słuchajcie, rozpocznij karierę z wybranymi opcjami. First things first, let's create your driver. Dobrze, no i tutaj oczywiście kreacja tak jakby na nowo, awator, okej, kraj musimy wybrać, także tak jakbyśmy, słuchajcie, na nowo tworzyli swojego zawodnika. Szkoda, że nie można tutaj na przykład zrobić tak, że skopiujemy sobie dane. Jest to tylko oczywiście w domyśle gdzieś możliwe, jeżeli chodzi o cieszynki i stroje, ale to zaraz zobaczycie. Dobrze, to mamy wybrane numer kierowcy. No i tutaj niemiła niespodzianka. Nie mamy 13, nie mamy 23, jest 34 i jest, zobaczymy jeszcze tam, jest 97. Dobrze, chyba wybierzemy 97, no cóż. Okej. And now let's focus on your driver's look. Stroje i cieszynki, no tutaj właśnie mamy opcję skopiowania i tak zrobimy. Skopiujemy sobie. Dobra, to jest. Zwycięski okrzyk, mamy coś nowego. Zobaczmy. No, przydałoby się. Okay, boss, let's get this team up and running. The first thing we need to do is register a team name and bring in some important partners. Dobrze, szczegóły zespołu. Zobaczmy. First, enter a team name. No oczywiście, słuchajcie, nie mogłoby być inaczej. Dark Owen Racing Team. Zrobimy sobie tak. Now let's choose a primary sponsor for this season. Dobra, wybierzmy sponsora. Some sponsors offer a larger sign-in bonus up front. Some offer more weekly income. The better we perform, the more our level will go up as the team gains more acclaim. Doing this will increase the income from our sponsors. Dobrze, mamy tutaj, tak jak widzicie, jest troszeczkę tych firm do wyboru. No, w standardzie wybieramy sobie najwyższą z możliwych, dlatego że będziemy chcieli troszeczkę w ten nasz zespół inwestować od początku. Obviously, the greater the performance and durability, the better. But be careful about spending all our cash. We're going to have people and facilities to invest in as well. Power unit suppliers will also provide upgrades throughout the season free of charge. Dobrze, no i tak jak widać tutaj, słuchajcie, Renault, Honda, Mercedes, Ferrari. Renault najtańsze, Honda troszeczkę droższy Mercedes i najdroższe Ferrari, z uwagi pewnie na tą wytrzymałość. No, my spróbujemy, słuchajcie, mieć osiągnięcia i troszeczkę nad tą wytrzymałością popracować. Dobrze, no i teraz ważna sprawa, wybieramy teammate'a. Look at their stats and pick someone you think can get as good results, as long as we can afford them. We renew contracts periodically, so you'll have plenty of chances to sign someone else should the need arise. Dobrze, mamy troszeczkę tej kasy, więc wybierzemy sobie takiego kierowcę, którego ocena po prostu jest najwyższa. Jest to Robert Schwarzman akurat w tym zestawieniu. Co ważne, słuchajcie, naprawdę, jeżeli wejdziecie kilka razy, za każdym razem, no, wybór tych kierowców jest naprawdę inny, co też jest ważne. No dobra, wybieramy, słuchajcie, tego z największym doświadczeniem. Robert Schwarzman. Power unit supplier and teammate. Go ahead and confirm if you're happy. Dołączył do zespołu. No, zatwierdzamy ustawienia. Let's create the livery we will be running this season. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year.
and don't worry, we can edit our look at any time from HQ. Dobrze, czas na barwy. No, moglibyśmy sobie skopiować ustawienia. I tak chyba zrobimy. Dobrze, naklejki własne mamy, ok. Last but not least, we need to consider our brand, our badge and team colors. Dobrze, i teraz zobaczmy. Dobra, odznakę mamy i kolory zespołu. Great, dobra. That's everything we need. You can go back and edit anything we've done so far and we'll come back here at the start of each season. No dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie przygodę z karierą w My Team. No, pierwsze Grand Prix, ale zobaczcie, tutaj mamy naprawdę fajną przejścióweczkę. No, przenosimy się gdzieś, zobaczmy. Hello folks, and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. As you can see, there's no pit lane behind me, and as you can hear, no roar of engines. And that's because they've set me free from the F1 paddock to escape here to the countryside and to the headquarters of Formula One's newest team. Now, it's not every day we get to pull back the curtain and look behind the scenes at an F1 team. Rarer still that we get to talk not only to the team owner, but also the team's lead driver. But what makes this place extra special is that the owner and lead driver are one and the same person. Now, it's been an interesting 12 months, and we all know a number of the regulation changes which were due to come into effect this year have been delayed until next. Some, though, are still seeing the light of day, amongst them the all-important budget cap, which gives some of the smaller teams, a little further down the order, potentially, the opportunity to compete with the bigger teams. Good for them, but great for us as viewers. But what does our new team owner think about these new rules? Do they see them as a challenge, a hurdle that needs to be overcome? Perhaps they see them as an opportunity to disrupt the status quo, a chance to come out swinging and to carve their name into Formula One history. Well, I had the opportunity to ask them these very questions just earlier today. No, szykuje się wywiadzik. What they had to say. No i zobaczmy, co tutaj dla nas przygotowano. Jakie pytania, jakie odpowiedzi? Well, first of all, thanks so much for inviting us here today. It's been wonderful to see behind the scenes. As you might expect, I've got about a million questions, so let's jump straight in. It's been a long time since we last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. How are you going to handle the responsibilities of both managing and driving for a Formula One team? No, oczywiście mamy pytanko, jak zamierzasz pogodzić obowiązki zarządzania zespołem i startowania jako kierowca formuły. Więc tutaj, słuchajcie, z tych opcji dostępnych naprawdę nie chodzi o mnie. Tu chodzi o cały zespół, wspieram go w 100%, razem jesteśmy niepowstrzymani. Let's talk about your teammate. Now, it's clear they're excited to have signed with you, but tell me, what is it that you think they bring to the team? No. Tutaj kwestia naszego kolegi z zespołu, tutaj Roberta Schwarzmana. Co twoim zdaniem on sam wnosi do zespołu? Wiemy wszyscy, do czego jest zdolny i widzę w nim potencjał. So you've obviously been putting a lot of work into the car. I know it's early days, but how do you expect it to feel out there? Dobrze, tu już mamy, słuchajcie, taką część bardzo ważną, jak widać, po pytaniu, no, jak będzie się sprawował na torze, oczywiście nasz bolid. Mamy tutaj już do dyspozycji kwestię przede wszystkim podbicia może morali naszego zespołu. Myślę, że dobrą opcją byłoby zaczęcie tutaj od podwozia. Most of the other teams can boast years of experience in Formula One. Where do you see the opportunities to make those vital performance gains you need to put you within reach of the other cars? No, kolejne pytanie tutaj, gdzie upatrujesz możliwości zwiększenia istotnych osiągów, które są potrzebne, aby mierzyć się
z pozostałymi bolidami w stawce. Tutaj oczywiście no, mieliśmy już do czynienia z podwoziem, to teraz może czas na aerodynamikę. Ultimately, your success this season is going to come down to whether you can take positions from the other drivers. What is it about your car that's going to give you that edge in those battles? Dobrze. Czy będziesz w stanie wyprzedzić innych kierowców? Co jest takiego w twoim bolidzie, że zapewni ci przewagę w tych starciach? No i teraz, słuchajcie, czas na silnik. Przy wyprzedzaniu najważniejsza jest moc silnika. Tą opcję wybieramy. And okay. Finally, with so many specialist departments working together here at your headquarters, and with such an important deadline coming up, who's getting that coveted teacher's gold star? Which group do you feel the most proud of right now? No dobrze, słuchajcie, zostało nam jeszcze tylko dział wytrzymałości, więc oczywiście ta odpowiedź tutaj. Nasz dział wytrzymałości wykazał się dużą inicjatywą podczas testowania. No i mamy, słuchajcie, udało się cztery tutaj wszystkie sekcje. And of course to see around the headquarters. Thank you for today. Really appreciate it and thank you all at home for watching as well. We'll see you very soon. Tutaj się udało, słuchajcie, wszystkie sekcje podbić, także no, miejmy nadzieję, że to nam przyniesie troszeczkę szczęścia na początek no, ciężkiego na pewno sezonu, który nas tutaj czeka. No i zobaczmy, słuchajcie, mamy nasz panel. Ważna sprawa, oczywiście mamy wiadomości, tutaj od Piera. Mamy swojego kierownika IT, no i oczywiście ulepszenia obiektu, to oczywiście będziemy sobie czytać w wolnych chwilach. No i działania, słuchajcie, takie miejsce naprawdę ciekawe. Tutaj mamy kalendarz, który oczywiście możemy jeszcze dodatkowo zapełniać, czyli oprócz takich, można powiedzieć, standardowych kwestii, które się tutaj pojawiają, tak jak widzicie, mamy odsłonięcie bolidu 16 marca, a później 25 marca, pierwszy weekend Grand Prix sezonu, no to możemy oczywiście sobie tutaj wypełniać te luki. No i to jest dosyć fajna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, mamy tutaj naprawdę kilka kwestii takich fajnych do zrobienia. Pierwsza sprawa, obóz szkoleniowy dla kierowcy. Jak widzicie, po pierwsze dostaniemy punkty zasobów, oczywiście, i jeszcze przy okazji zwiększymy troszeczkę statystyki naszego drugiego kierowcy, co też oczywiście ma tutaj duże znaczenie. No tutaj jak widać już nic bardziej nie wciśniemy, zostaje nam jeszcze opcja potem. No i teraz pytanie, czy wybieramy sobie opcję taką, gdzie dostaniemy po prostu za to jakiś dodatkowy fundusz na nasze konto, czy też tutaj możemy, tak jak widzicie, troszeczkę podziałać na moralach działu. No oczywiście z zaznaczeniem takim, jak widać tutaj, że raz się zwiększają, raz tutaj, jeżeli zwiększymy na przykład układ napędowy czy wytrzymałość, to z kolei spadnie nam 15% w aerodynamice i podwoziu. No myśląc, możemy oczywiście w następnych tygodniach jeszcze podziałać z tą koncentracją dalszą, ale słuchajcie, spróbujemy zrobić tak, że jeżeli będziemy mieć taki następny wolniejszy czas, to w jednym tygodniu zrobimy koncentrację na napędzie i wytrzymałości, a w drugim na przykład na aerodynamice i podwoziu. Oczywiście to ma znaczenie i na pewno jestem przekonany, że jeżeli jakiś dział będzie coś rozpracowywał, a my akurat obniżymy morale, no to może się skończyć na przykład z niewyprodukowaniem danej części albo z jakąś niepotrzebną usterką na linii produkcyjnej, czego oczywiście byśmy sobie nie życzyli i nie chcieli przede wszystkim. Więc słuchajcie, no tutaj, żeby tak jakby dobrze zarządzić tym czasem, wybierzemy sobie na początek, myślę, tutaj właśnie tą przedsezonową sprzedaż franczyzową. Dobrze, później też mamy troszeczkę miejsca, ale już chyba nie na tyle, żeby to wystarczyło, bo to jest raz, dwa, trzy dni w sumie, także no już tutaj jak widać, słuchajcie, nic nie wrzucimy więcej. Dobrze, to mamy załatwione. No dobra, pamiętajmy oczywiście o sekcjach, mamy 1000 punkcików do wykorzystania i zasadę będę trzymał, słuchajcie, taką, że raz dział, drugi, trzeci, czwarty i wracamy. I na takiej zasadzie zobaczymy, żeby to miało po prostu jakieś ręce i nogi. Tutaj na początek możemy sobie zrobić główną klapę przedniego spoilera w aerodynamice.
No i jeżeli, słuchajcie, dostaniemy jakieś kolejne punkciki, no to oczywiście zwiększymy sobie wtedy kolejny element. Tutaj mamy porównanie, jak widać, słuchajcie, no jesteśmy powyżej Williamsa, Haasa i Alfy Romeo, więc zobaczymy na etapie sezonu, jak to się wszystko będzie przedstawiało. Tutaj oczywiście mamy kontrakty, tak jak widzimy, no my jako właściciele oczywiście nie podlegamy wycenie, natomiast tutaj Robert Schwartzman na razie 800 tysięcy dolarów. Tutaj mamy innych kierowców, gdybyśmy naprawdę już zarabiali jakieś potężne pieniążki, to wtedy można myśleć o zmianie kierowcy na kogoś z wyższej stawki, a co jest najważniejsze, słuchajcie, zobaczcie, jakie tutaj są nazwiska, jakie tutaj są postacie. To jest naprawdę coś wspaniałego i miejmy nadzieję, słuchajcie, że nasz zespół będzie mógł zaszczycić naprawdę osobistością jedną właśnie z tych nazwisk, które tutaj mamy wymienione. No dobrze, finanse naszego zespołu, słuchajcie, tygodniowe, warto tutaj oczywiście zaglądać, na razie dane na zero praktycznie, oprócz tutaj nie, no, jest rywalizacja, wygrane rywalizacje na razie brak. No i zobaczmy, słuchajcie, ranking, zarządzanie, finanse, historia i okej, możemy zaczynać. No dobra, przesuwamy czas w takim razie dalej. Zobaczmy, co tu będzie. No i proszę, wyskoczyło nam coś. Przejdź do wydarzenia. Dział zasobów ludzkich. Zobaczmy, o co chodzi. Asked us to deal with this. We have a couple of options here. Take your time. What you decide to do will have consequences. Dobrze, jak widzicie, no mamy tutaj Schwartzmana, który świetnie sobie ostatnio radzi na symulatorze. To dobry moment, aby odpowiednio ukierunkować ten trening. Czyli tak, tempo albo orientacja. No damy tempo. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think you made the right call. Dobrze, to już mamy wybrane. No i teraz, słuchajcie, druga ważna sprawa, oczywiście możemy przejść dalej, dostaliśmy troszeczkę funduszy, no i czeka nas, słuchajcie, odsłonięcie bolidu, nie ma na co czekać, już naprawdę jesteśmy zniecierpliwieni, no i to jest nasza maszyna. No i pytanie, słuchajcie, czy ten bolid podbije Formułę 1? Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, naprawdę. To, że będziemy dodatkowym zespołem, to już jest naprawdę świetna sprawa. Jest nas wtedy troszeczkę więcej na torze, różne rzeczy się dzieją. Czasami lepsze, czasami gorsze, w zależności od tego oczywiście, jak to nam wszystko będzie szło. No, liczymy tutaj naprawdę, że może po jakimś czasie uda się faktycznie wskoczyć gdzieś wyżej naszym zespołem. No dobra, lecimy dalej w takim razie. Dział do spraw podwozia. Zobaczcie, przejdź do wydarzenia. Ten dział poprosił cię o udział w dzisiejszym spotkaniu, aby wspólnie rozwiązać pewien problem. No, fajna sprawa. We need you to step in and make an executive decision here. Co my tu mamy? Mamy problemy z trzymaniem się obecnego harmonogramu i zaczyna to negatywnie wpływać na ogólną produktywność. Czy jest jakiś sposób, aby zmniejszyć obciążenie pracą, a może znajdą się środki na dofinansowanie działu? No, zainwestuj, dlaczego nie? Po to, słuchajcie, wzięliśmy troszeczkę więcej. Teraz tak, bo mamy troszeczkę tych punkcików, czyli tak, w aerodynamice mamy opracowywanie w tej chwili, więc wybieramy następny dział. Podwozie, środkowa płyta, proszę bardzo, mamy ulepszenie. No i czekamy. Dobra, to już jest. No dobrze, chyba mamy wszystko. Słuchajcie, na koncie 3 miliony ponad dolarów, więc naprawdę inwestycje w zespół, wydaje mi się, to jest podstawa. Dodatkowo jeszcze tutaj wpłynęła kolejna kasa. Słuchajcie, już normalnie w chwilę. Na naszym koncie jest już 4 miliony. Naprawdę aż, słuchajcie, swędzi, żeby coś tutaj zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy te nasze modyfikacje, słuchajcie, ale naprawdę, no wydaje mi się, że jeszcze nie mamy na tyle dużo pieniążków, żeby coś tutaj inwestować, więc no, trzeba będzie troszeczkę
poczekać. Jeszcze sprawdzę, które są takie najmniej inwazyjne, słuchajcie. Ale tutaj jest do roboty, naprawdę. No miejmy nadzieję, słuchajcie, że będziemy to rozwijać. Na razie 4 bańki na koncie i z tym zaczynamy. Pierwsze Grand Prix sezonu w F1 2021 kariera My Team. No i zaczynamy. Słuchajcie, oczywiście tak jak pamiętacie, no przejdziemy do tych treningów, będziemy cisnąć, tak żeby jak najwięcej punkcików po prostu trafiło tutaj do nas, żebyśmy mogli bez problemu, słuchajcie, wykonać treningi, zdobyć te punkciki, no i oczywiście rozwijać naszą maszynę, bo tylko to pozwoli nam ścigać się z różnymi kierowcami. My name's Pierre. I'm your man for all issues of R&D. So get used to hearing a lot from me. Your workstation should be all set up and good to go, but if you run into any issues, be sure to give me a shout. Dobra, mamy tutaj Piera naszego oczywiście, no i tak jak widać, słuchajcie, różne elementy, różne tutaj wiadomości. No i słuchajcie, długość sesji, tak jak wiecie, format, tutaj się wszystko zgadza. No i cóż, przechodzimy w takim razie do treningów, po treningach kwalifikacje i wyścig, także widzimy się w kwalifikacjach, później wyścigu. No, słuchajcie, zakończyliśmy ostatni trening. And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Hamilton, Bottas and Max Verstappen. Tak to się przedstawia. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. Także nasz kolega z zespołu niestety na końcu, słuchajcie, z 4-sekundową prawie stratą do pierwszego Hamiltona. No, nam się udało wskoczyć na miejsce 14. Na początek, także no, mogło być dużo lepiej. 2,3 to jest strata do Mercedesa. Dobrze, zobaczmy, co nas tutaj czeka dalej. No, miejmy nadzieję, że coś z tych punkcików dostaniemy. Dobra, jeszcze tutaj się trafił wywiadzik. Tak, dokładnie. No dobra, czyli tak, tam już mieliśmy 4, no to teraz słuchajcie, lecimy znowu, czyli Aero. Proszę bardzo. Testujesz nowe części. No, ciekawe. Dobrze, wprowadziliśmy jednostka napędowa, samochody podczas sezonu, więc musimy zawsze wiedzieć, jakich osiągów możemy się spodziewać. No cóż, dobra, jednostka napędowa w takim razie. Appreciate your time. Okej, no dobra, można powiedzieć, że dobrze wykorzystany wywiad, wiadomo, miejmy nadzieję, że oczywiście później się to wszystko jakoś mocniej zbije. No dobra, dostaliśmy tutaj w sumie razem 1711 punkcików. Mamy oczywiście jeszcze tutaj dodatkowo dostajemy zniżki na części, słuchajcie, także no miejmy nadzieję, że naprawdę będziemy cały czas iść do przodu. Schwarzman, no tutaj na 5 poziomie, proszę bardzo, my dopiero pierwszy poziom, łączna premia do uznania 12%, także naprawdę na początek może być chyba, słuchajcie, naprawdę wyszło fajnie. No cóż, troszeczkę mieliśmy kłopot z jedną rzeczą w tym treningu, ale no wiadomo, zawsze coś musi pójść nie tak. No cóż, zobaczymy, słuchajcie, przed nami kwalifikacje i wyścig 50%. No zobaczmy, jak to pierwsze Grand Prix sezonu, słuchajcie, wyjdzie. Stacja robocza, oczywiście możemy sobie tutaj przeczytać wiadomości. Czasami warto, słuchajcie, naprawdę są tu fajne rzeczy napisane, warto sobie to przeczytać, uczyć się tych torów. Dobrze, i teraz tak, no co my tu jeszcze możemy, mamy w opracowaniu aerodynamikę i podwozie. Zobaczmy układ napędowy, 1711 punkcików, więc naprawdę, słuchajcie, naprawdę jest co robić. Zmodyfikowana komora spalania, proszę bardzo, może od tego zaczniemy, jeżeli chodzi o układ napędowy. No tutaj jak widzicie, aerodynamika i napędówka wysokie morale, miejmy nadzieję, że
uda nam się to zrobić również w przypadku tych dwóch działów, jak wytrzymałaś. No i tutaj zobaczmy, dostępne skrzynia biegów, ulepszone materiały. Dobrze, spróbujmy to zrobić. Dobrze, zostało nam 706, więc znowu wracamy, słuchajcie, do aerodynamiki, bo teraz czas na aerodynamikę. To mamy w opracowaniu klapy dodatkowego spoilera. Dobrze. Aha, okej. Problem jest tylko taki, że osiągnęliśmy limit działu, czyli no niestety jest to dosyć kłopotliwe. No, tutaj nic już nie zrobimy, niestety. Jeszcze zobaczmy tutaj. Też osiągnęliśmy. No niestety, słuchajcie, osiągnęliśmy limit działu, no i cóż mamy zrobić? Zbieramy te punkciki, tak jak widać. No nic tutaj więcej na razie nie poradzimy. Mamy wszystkie tak naprawdę trwające. No więc dopiero jak to opracujemy, to faktycznie tutaj przeskoczymy, bo na razie, no zobaczcie, naprawdę jesteśmy jeszcze daleko, daleko do Ferrari, a już w ogóle Mercedes to jest jakiś kosmos. No dobrze, słuchajcie, w miarę się udało nie zniszczyć tutaj naszego silnika. Skrzynia biegów, tutaj jednostka napędowa, skrzynia na razie naprawdę na minimum. No dobrze, słuchajcie, czas na kwalifikacje, nie ma co przedłużać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście będziemy tutaj, słuchajcie, naprawdę mieli ciężkie zadanie do wykonania. No, założenie oczywiście takie, żeby gdzieś tam być wysoko przed Schwarzmanem przede wszystkim, ale naprawdę jako na pierwsze Grand Prix, to nawet jak będziemy, słuchajcie, na 20 miejscu, to też będzie dobrze. Także tym bym się akurat tak mocno nie przejmował. No dobra, kwalifikacje rozpoczęte, słuchajcie, 18 minut. Zobaczymy, czy będziemy musieli tutaj wszystko zrobić. Może kilka słów jeszcze o setupie, aerodynamika. 6,9, przednie skrzydło 6, tylne skrzydło 9. Przekładnia 70 i 55%. Geometria zawieszenia, pochylenie kół przednich minus 2,5, pochylenie kół tylnych minus 2, zbieżność z przodu 0,06, zbieżność tyłu 0,20, zawieszenie, przednie zawieszenie 2, tylne zawieszenie 5, przedni stabilizator poprzeczny 2, tylny stabilizator poprzeczny 5, wysokość zawieszenia przód 2, wysokość zawieszenia tył 6. No i hamulce 100%, ciśnienie hamulców i balans hamulców na 56 przód. No i opony, ciśnienie prawa, przednia 2,1,4, lewa przednia 2,1,4, prawa tylna 2,2,3 i tylna lewa 2,2,3. Tak to się przedstawia. Dobra, zmieniamy sobie obciążenie paliwem oczywiście, aż tyle tutaj nie potrzeba. No i dobrze, słuchajcie, no musimy to jakoś rozegrać. Tak jak widzimy, no już jest troszeczkę tych kierowców na torze. Patrzę tak szybciutko, ale wszyscy na tych softach wyjeżdżali jak jeden mąż. No cóż, cóż nam przyszło poradzić. My również, słuchajcie, wyjeżdżamy na nasze pierwsze okrążenie. Tylko zmienimy sobie troszeczkę. Dobra, na razie przed nami z przodu czysto, z tyłu jakiś Mercedes się zbliża.
No, już są pierwsze czasy. No i zobaczmy, co ta nasza maszyna potrafi. Tak ciężko jeszcze troszeczkę wchodzi się w te zakręty. No, błąd tutaj dosyć spory na wyjściu. Siódmy czas na razie. Dobra, my możemy wrócić do garażu. No, wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj jest naprawdę do urwania. No, zobaczmy. Na razie 11 pozycja, ale tak jak widzicie, naprawdę dużo tutaj kierowców jeszcze nie jechało. Kto najszybszy? Na razie Bottas 1.25.1. No, my mamy stratę do Bottasa 1.8. Także, no, naprawdę jeszcze tutaj sporo chyba do zrobienia. Dobra, zobaczmy na te opony, jak to wygląda w tym momencie. 8%. 8% dostały, także no, to jest naprawdę dosyć sporo. Dobra, wyjeżdżamy chyba na nasze kolejne kółko. No, postaram się, słuchajcie, teraz tak przejechać to kółko rozgrzewkowe bardzo, bardzo ostrożnie. Zobaczymy, ile tak naprawdę procent na oponach zaoszczędzimy dzięki temu. Dobra. No, na razie, słuchajcie, Schwarzman blisko nas. Na razie 15, 16 pozycja. Dobra, z tyłu mamy jakąś alfę, ale nie powinniśmy mieć tutaj kłopotu. Thank you.
No, jest szybciej. No, ale czy to wystarczy? Przesunęliśmy się raptem na 12 pozycję. Dobra, zobaczmy na te opony. No i teraz słuchajcie, jeżeli sobie tak naprawdę delikatnie wrócimy. Mamy pusty tor, więc tutaj naprawdę ja bym się tym akurat tak mocno nie przejmował. Gorzej z paliwem tutaj, no ale naprawdę możemy to w miarę oszczędnie przejechać. No i to jest Bahrajn, słuchajcie, więc nie wiem, czy naprawdę nie lepiej by było sobie zostawić jeszcze w razie czego komplet softu. No tutaj oczywiście spore ryzyko, że inni kierowcy mogą jeszcze swoje czasy poprawić. Na razie słuchajcie, 1.26.7 wysoko to jest czas naszego bolidu w pierwszym Grand Prix, w pierwszych kwalach. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Także chyba nie jest, słuchajcie, najgorzej. No wiadomo, że tutaj wszyscy byśmy chcieli bić się o punkty, ale ale chyba tak się nie da. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, ale wydaje mi się, że udało się jednak jeszcze bardziej zaoszczędzić troszeczkę te opony. Zaraz zobaczymy oczywiście, no, na jakim to jest teraz poziomie, jeżeli chodzi o te czasy, ale wydaje mi się, słuchajcie, że my naprawdę tutaj już nie mamy się co bić o jeszcze jakieś bardziej potężne pozycje. No cóż, czasami tak bywa. Zresztą uważam, że naprawdę nie jest źle. No, możemy śmiało, jeżeli już faktycznie dojdzie ten bolid nasz do jakiegoś ładu. Ciężko się skręca, to muszę przyznać. Jeszcze bardzo ciężko się skręca. No i zobaczmy, jak to wygląda. 1.26.7, więc tutaj do Vettela musielibyśmy jeszcze przebić o pół sekundy ten czas. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, czy to jest do zrobienia. Schwarzman na razie na 16 pozycji, 2 sekundy straty. No i tak jak mówię, no udało się ten 1% bardziej zaoszczędzić przy takich samych, przy takiej samej liczbie okrążeń. No ale tutaj oczywiście kluczowe jest to, że no warto by było sobie chyba ten jeszcze jeden komplecik zaoszczędzić. No oczywiście chcielibyśmy softy medy hardy albo medy hardy. No zobaczymy, słuchajcie, co tutaj będzie do dyspozycji. Tak jak widzicie, wszyscy kierowcy wyjechali na softach. No i cóż, co tutaj możemy jeszcze więcej powiedzieć. No zobaczmy, słuchajcie, 3 minuty. Czy ktoś tu jeszcze jest na torze? Tak, jest Gasly, jest Mazepin. Także coś tutaj się zaczyna dziać.
No, wyjeżdża nasz kierowca, Schwarzman. Także już tutaj, jak widać, no naprawdę, jeszcze McLaren. Ricardo wyjeżdża, Alfa chyba. No, prezentuje się nasz bolid naprawdę przyzwoicie. To trzeba przyznać. Wygląda to naprawdę fajnie. No, słuchajcie, większość kierowców, czyli jeszcze wszyscy tutaj będą próbowali się poprawiać. Dobrze, przyspieszymy to troszeczkę. No i za chwilę zobaczymy efekty naszych kwalifikacji. No, zobaczmy, czy udało się coś tutaj zachować. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Bottas, Norris and Lewis Hamilton. No, słuchajcie, Hamilton trzeci. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Dobrze, Hamilton trzeci, no tak jak widzicie, no my startujemy z 12 pozycji, Schwarzman startuje z pozycji 14, no naprawdę niewiele tego czasu, no ale faktycznie prawie 2 sekundy do Bottasa to jest niestety o czym myśleć, słuchajcie, także jeszcze naprawdę tutaj wiele musimy zdziałać. No dobrze, troszeczkę tej premii uznania pójdzie, zobaczmy, tutaj już pierwsze poszło, mamy drugie wbite, ciekawe co z tym będziemy mogli za chwilę zrobić, miejmy nadzieję, że dużo. No i to co najważniejsze, słuchajcie, czyli wyścig w Bahrajnie, pierwszy w tym sezonie wyścig kariera My Team. No, mam nadzieję, słuchajcie, że chociaż dojedziemy na tych miejscach, na których startujemy. No tutaj na razie bez echa w zespole, jak widać. Zobaczmy, co tam w mailach. Dobrze, tak to wygląda. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło. Okej. Okay. Startujemy w takim razie, nie ma na co czekać. Pamiętając oczywiście o tym, żeby no, tutaj dogrzać sobie odpowiednie opony jeszcze przed wyścigiem. No i miejmy nadzieję, że naprawdę gładko pójdzie. Tutaj musimy uważać na naszego kierowcę. Rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position. Edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Perez, Max Verstappen and Ricciardo, Sainz, Leclerc, Stroll and Pierre Gasly, Vettel, Bird, Robert Schwartzman and Ocon, Fernando Alonso, Giovinazzi, Mick Schumacher and Kimi Raikkonen, Russell, Mazepin, Latifi and Yuki Tsunoda. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. No dobra, słuchajcie, jesteśmy przed wyścigiem. Tak jak widzicie, mamy do dyspozycji strategię medy i hardy. No i oczywiście z tej strategii spróbujemy tutaj skorzystać. No naprawdę, słuchajcie, niewiele paliwa tutaj dostajemy na początek, także nawet tutaj za wiele nie będę oczywiście działał. Szybki rzut okiem na konfigurację, oczywiście park ferme. No i zaczynamy. Słuchajcie, zobaczmy, co będziemy w stanie osiągnąć w naszym bolidzie tutaj.
Oczywiście okrążenie formujące na początek. Dobra, jak to się przedstawia? Słuchajcie, przed nami pedal. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Za plecami mamy naszego kolegę z zespołu Schwarzmana. No i oczywiście najważniejsze, słuchajcie, tutaj będzie oczywiście start. No, przed nami dużo samochodów na softach. No, miejmy nadzieję, że wszystkie części, jakie oczywiście gdzieś tam zaczynamy działać, szybko będą do nas płynąć, bo naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o skręcanie jeszcze tym samochodem, pozostawia to wiele do życzenia. No powiedzmy, te tylnie już nagrzały się ładnie, natomiast te przednie jeszcze nie najlepiej, aczkolwiek naprawdę zobaczcie, że wcale wolno, jakoś mocno wolno nie jedziemy. Naprawdę takim tempem jesteśmy w stanie dogrzać te opony bez żadnego problemu. Duża dosyć odległość między bolidami, co też pozwala... No, oczywiście Jeff, trudno żebyśmy spodziewali się tutaj oczywiście deszczu. No powiedzmy, troszeczkę ta prawa opona troszeczkę za mało dogrzana. Dobra, i będziemy się ustawiać, słuchajcie, no i startujemy. Mam nadzieję, że po pierwsze dojedziemy do mety, no i zobaczymy, słuchajcie, czy strategia przyniesie tutaj jakieś efekty. No, przed nami tylko Vettel jeszcze na oponach pośrednich. Przed Vettelem chyba wszyscy, tak jak widzimy, na softach. No i zaczynamy. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Dobra, i zaczynamy, słuchajcie, pierwsze Grand Prix pierwszego sezonu kariery w F1 2021. Dobra, jeszcze jesteśmy. Trochę nam tutaj Ferrari przeszkadza. Dobra, udało nam się przecisnąć w miarę na czysto. Jeszcze nie mogę złapać tempa na tym pierwszym okrążeniu. No już szliśmy bokiem normalnie w tym zakręcie. Aż się przegrzał tutaj system ERS. Strasznie nam ucieka Ricardo. Sainz cały czas na plecach. No niestety, jeszcze ta przewaga opon miękkich nad pośrednimi występuje.
zaraz będzie włączony DRS i to niestety może troszeczkę pokrzyżować nasze plany. Za wolno to wszystko. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Trzeba się trzymać, żeby nie przekroczyć tych limitów. Kara może tutaj naprawdę pogrążyć kierowcę. No i nie możemy, słuchajcie, dogonić tej pierwszej szóstki w żaden sposób. Sainz też za chwilę będzie się do nas dobierać. Poprawiamy, słuchajcie, te sektory, ale to jest za mało. Zdecydowanie za mało. No, ale niewielka ta poprawa. Dobra, pierwsze obronione. No coś tam się wydarzyło chyba za plecami. Leclerc wyprzedził Sainza. Ale już sromotna przewaga, 6 sekund prawie. Już ponad 6 sekund. No, a my już mamy, zobaczcie. To jest czwarte okrążenie, a my już mamy 20% na kołach. Nie, tutaj jeszcze nie próbował. Mogliśmy zostawić sobie tą lepszą linię. No, zrobiliśmy tutaj mały pociąg. Chyba nasz kolega z zespołu ten pociąg zamyka. Już czerwone te sektory.
No a Ricardo, zobaczcie, 30 na okrążeniu. To jest sporo, naprawdę to jest bardzo dużo. Są takie miejsca, gdzie troszeczkę delikatnie odzyskujemy. No i teraz się będziemy musieli bronić. No niestety miał lepszą część toru. Dobrze, spróbujmy go teraz utrzymać w DRS-ie. Nam te opony, słuchajcie, nie trzymają, a ich softy, proszę bardzo, bez żadnego problemu. Dobra, musimy tutaj troszeczkę podgonić. Leclerc zjeżdża teraz. Staram się, słuchajcie, troszeczkę delikatnie bardziej oszczędzać te opony, bo jednak nam powinno tutaj zależeć na mega przedłużonym stincie, żeby później właśnie założyć te hardy i spróbować na tych hardach oczywiście dojechać do mety. No, nie mamy DRS-u, więc tutaj Sainz ma troszeczkę lepszą sytuację, aczkolwiek no, te opony już naprawdę powinny się poddawać powoli. No, pierwszy sektor jeszcze pojechaliśmy w miarę ładnie, teraz już strata na tym drugim sektorze, ale to oczywiście związane z DRS-em. Dobra, mamy boksy, Ricardo boks, Hamilton boks. Wszyscy na medach. No, a te nasze medziki już troszeczkę zaczynają dawać o sobie znać. Our gap to the car in front is 9.6 seconds. Dobra, teraz będziemy mieć takie porównanie z Vettelem, który jest też na medach. No, bardzo szybko nam doszedł tutaj. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Dobra, informacje mamy na 8 okrążeniu, także zobaczcie, naprawdę bardzo szybko te opony po prostu tutaj się poddają. Second lap to the car behind, one second. Musimy, słuchajcie, teraz walczyć z Vettelem.
Dobra, pierwszy wygrany. Ulala, zobaczcie na te opony. 40% w tym momencie, 9 okrążenie. Ależ miejsce do walki Vettel wybrał. No musiałem troszeczkę odpuścić, bo z tego by była naprawdę niezła kraksa. Dobra, mamy DRS-a. Już tam za plecami Bottas. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. No i co tu się dzieje? Wirtualny samochód bezpieczeństwa pojawia się na torze. 10 okrążenie. No opony już naprawdę przestają gadać. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Dobra, ścigamy się od nowa. Green flag. No, uciekł nam teraz Vettel i to mocno. Nie mamy DRS-a. We're approaching the pit window. You'll be on the hard. Dobra, no i oczywiście z Bottasem, słuchajcie, to tutaj naprawdę na razie nasz bolid nie ma żadnych szans. Przewaga jest zbyt duża. My, słuchajcie, musimy uważać, żeby po prostu przeżyć na tych oponach. Tak, tu jest takie miejsce, gdzie te opony naprawdę mocno dostają w kość. Car ahead is a second a lap faster than you. Gap to teammate behind is 7.7 seconds. No musimy, słuchajcie, naprawdę już uważać. Na szczęście, no widać, że tak Ocon za mocno nie odrabia do nas. Oczywiście jak nie będziemy popełniać błędów, ale już naprawdę
te opony się mocno poddały. Każdy skręt to jest naprawdę dosyć ciężka sprawa. No i teraz zobaczcie, 80, a nie, bo to Hamilton już wyprzedził Ocona. No on ma jednak dużo świeższe opony. My troszeczkę na tej walce na pewno skorzystaliśmy, bo to, że Hamilton będzie do nas dochodził, to jest normalka. No ale to, że się trzymamy gdzieś z dala od Ocona, to już naprawdę sporą robotę robi. Okay, gap ahead is 2.8 seconds. Dziwię się tylko, że naprawdę mamy bardzo duże kłopoty z dopadnięciem Vettela. Jego opony powinny być na tym samym poziomie co nasze. Dobra, to przyciskamy w takim razie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. No 54%. Ucieka nam Vettel, bardzo nam ucieka. No wolę tutaj, słuchajcie, delikatnie, żeby nie wyfrunąć. To faktycznie, słuchajcie, to jest ostatni dzwonek, żeby wymienić tą opony. Lewa, przednia 58, one jak dochodzą do 60, to już naprawdę zaczynają się zachowywać bardzo, bardzo dziwnie. Dobra, dotarliśmy, słuchajcie, 14 okrążenie, 15 właściwie, będziemy zaczynali. Czy już nie? Teraz zobaczymy. 14. Dobra, mamy hardy. Dobrze, mamy taką samą strategię jak Vettel. Dobra, na razie 14 pozycja po tych, można powiedzieć, pierwszych pit stopach. Ale Vettel nam ucieka. Robert is in the pits. Robert in the pits. Dobra, Schwarzman w boksie. No, 11 pozycja. Zobaczymy, czy to się uda dowieźć do mety.
Vettel już sobie poradził z Gaslym, który jest na softach. Na pewno będzie jeszcze zjeżdżał. No i teraz zobaczmy, czy my będziemy w stanie tutaj Gasly'ego dogonić. No, musimy też oczywiście te opony oszczędzać, no ale słuchajcie, jeżeli pokonaliśmy 14 okrążeń na medach, no to powinniśmy dać radę pokonać drugie tyle na hardach. Troszeczkę oszczędzaliśmy te medy w końcówce. Może to się troszeczkę opłaci. No, próbujemy przełamać tą granicę 1.31 w wyścigu. No, ale Vettel jest tutaj naprawdę szybki. No, dużo błędów z naszej strony niestety i to sporo może kosztować. Gap to car in front is 3.3 seconds. No, ale trzeba brać pod uwagę, że my musimy to dojechać po prostu. Jeżeli by się udało zdobyć jakieś pierwsze punkty w pierwszym Grand Prix sezonu, no to naprawdę, słuchajcie, jest dobrze. Ale zaczynamy tracić. Tracimy do Raikkonena, tracimy do Alonso, tracimy do Gasly'ego. Dobra, przełamaliśmy tą barierę. Za plecami Verstappen. Leading our teammate by 10.6 seconds. No i niestety, Vettel poza zasięgiem po prostu w dzisiejszym wyścigu. No, kolejne boksy. Ale szybko Perez do nas odrabia, to jest coś nieprawdopodobnego. Verstappen też, bardzo szybko.
Dobra, zaczynamy. 19 okrążenie. Kolejne boksy. Some information on Alonso. They seem to have an issue. No, mamy za sobą duet Red Bulla i raczej tutaj bronić się nie będziemy. Przewaga jest po prostu naprawdę ogromna. Zaraz to zresztą zobaczycie na prostej. Możemy włączyć DRS-a, możemy jeszcze tutaj próbować oczywiście. No i proszę, słuchajcie, 19 okrążenie, a nasze hardy już mają 20%. No, jedyne co nam pozostało, możemy się bronić. Ale tu już na prostej szans nie będzie. At the moment, the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. No tutaj trzeba uważać, delikatnie. Jeszcze się bronimy, mamy DRS. Nie damy się tak łatwo. No, Hamilton nam pewnie tutaj mocno podziękuje. No. No, mogło dojść tutaj do jakiegoś uszkodzenia. Mam nadzieję, że tak nie jest. Lewa przednia 24. No i mamy bratobójczą walkę tutaj Red Bullów. No, my na tym oczywiście korzystamy. Cóż teraz zrobił Verstappen? No, Ricardo chyba najświeższe opony z całego towarzystwa i odrabia, bardzo szybko też odrabia. Some information on Leclerc. They have some kind of mechanical problem. No, tak jak widzicie, słuchajcie, ustawiliśmy sobie tą karierę, więc troszeczkę tych problemów mechanicznych też może być. No, oczywiście takie problemy też w którymś momencie mogą niestety dotknąć naszego zespołu. Aj, no już za późno na manewr. Nie mamy szans, zobaczcie jak Verstappen odchodzi szybciutko. No, my niestety jeszcze za chwilę będziemy musieli się bronić z Ricardo. Aj, pierwsze ostrzeżenie chyba. No, a było tak czyściutko, naprawdę
w miarę się udaje to przejeżdżać bez kar za limity. No, ale my tutaj, słuchajcie, po prostu chcemy dojechać. No, było blisko limitu, naprawdę. Dokładnie centymetrów zabrakło. No i spokojnie, spokojnie mogliśmy, słuchajcie, nalać tutaj w Bahrajnie normalnie. Oho! Zaczęło się. Our gap to the car in front is 2.4 seconds. Okay, looks like a mechanical failure. We're gonna have to ask you to find a safe spot to retire. Sorry about that. Wow, 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 słuchajcie, wybuch silnik. Cóż tu się stało? No, 23. okrążenie, słuchajcie, co to jest? No, niestety, niestety awaria mechaniczna. Wypadasz z sesji z powodu mechanicznej awarii bolidu. Masakra, słuchajcie, bardzo szkoda. Bardzo szkoda, bo przecież jechaliśmy tutaj po punkty. No, szkoda, szkoda, naprawdę, bo jeszcze jak sami, nie wiem, doprowadzimy do takiej sytuacji. Doprowadzimy do takiej sytuacji, że sami wypadniemy, no to jeszcze rozumiem. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Szkoda, szkoda, bo naprawdę. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. No ale zobaczcie, mapy Fetela. Fetel jest na podium, słuchajcie, ale numer. Także strategia była idealna, my tam gdzieś też byśmy byli czwarte, piąte, może szóste, siódme. No. Szkoda, szkoda, szkoda. No, duet Mercedesa, pierwszy wygrany Grand Prix tego sezonu. Bottas jako pierwszy, Hamilton drugi. Szkoda, 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 jeszcze raz to powtórzę. Let's take a look at the driver standings. Valtteri Bottas takes the top spot. He's our new drivers championship leader after today's result. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Yuki Tsunoda gets my vote today. It's time to check out the constructors standings. Mercedes move to the top of the table. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One. No dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, no, nasz kolega 18 dojechał, my niestety z DNF-em jako w sumie jedyna jednostka ze wszystkich tutaj, czyli tam też było, i Leclerc miał problemy techniczne i Alonso. No, ale niestety no, nas dotknęła porządna awaria, czyli wybuch nam po prostu silnik. No i jestem w ogóle ciekawy, jakie będą dalsze konsekwencje w ogóle tej awarii. Jak to się będzie przedstawiać, jeżeli chodzi o nasz zespół. No ale cóż, naprawdę. No, to nie był twój najlepszy dzień, no, ale niestety. No i tutaj właśnie mamy tylko dwie odpowiedzi, które no niestety na pewno nie poprawią sytuacji, ale mamy tutaj do dyspozycji jeszcze opcję bez komentarza. No nie, to też bez komentarza.
It must be crushing when something goes wrong that's entirely out of your control. Bezpiecznie jechać, zdecydowanie, nic nie dało się zrobić. Ta sytuacja jest naprawdę... Z współfabryce będzie musiał odpowiedzieć na kilka pytań. Nie no, bez komentarza. Niestety. Słuchajcie. Szkoda. Naprawdę... no, po prostu porażka zespołu, można powiedzieć. No, naprawdę tutaj ta premia do uznania mogła być naprawdę na jakimś fajnym, dużym poziomie. Wynagrodzenie, tak jak widzicie, no, plus 125 tysięcy. Mamy dużo kasy, natomiast no niestety... Proszę bardzo. Mamy, słuchajcie, przy okazji możliwość tutaj podglądu na żywo błędu Ego Dampera. Rzadko się zdarza, no ale słuchajcie, no naprawdę. Także mamy tutaj ciekawą opcję. Dobrze, kochani, no tak jak widzieliście, błąd Ego Damper pozbawił nas możliwości kontynuacji tak jakby wszystkiego. Natomiast na szczęście no wszystko się zapisało, także wróciłem do menu, sprawdziłem oczywiście, tak jak widzicie, kariera też jest tutaj już o krok dalej, także przed nami, słuchajcie, gorąca Hiszpania jako drugie Grand Prix pierwszego sezonu kariery w F1 2021. No dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że naprawdę odcineczek się podobał, kwalifikacje naprawdę fajnie, wyścig, no było naprawdę bardzo blisko spektakularnego, można powiedzieć, osiągnięcia, zdobycia tych pierwszych punkcików dla naszego zespołu już w pierwszym Grand Prix. No ale tak jak widzieliście, awaria silnika, a dokładnie wybuchł ten silnik. No i oczywiście zobaczymy, słuchajcie, w kolejnym odcinku, jakie to będzie miało przełożenie na nasz zespół, na nasz bolid, oczywiście na naszą jednostkę napędową. To tylko sugeruję, słuchajcie, że naprawdę trzeba maksymalnie, jak to tylko możliwe, pracować. No i tak jak widzicie, mimo że Ferrari też miało jakiś tam problem techniczny, no to tutaj niestety Mercedes po prostu pokazał, że silnik no nie jest najlepszy. No cóż, słuchajcie, tak chcieliśmy, włączyliśmy, słuchajcie, przy okazji naprawdę można zobaczyć, jak to wygląda, w ogóle jakie są te uszkodzenia. No na razie mieliśmy problem najgorszy, czyli wybuchł nam silnik, słuchajcie, niczym Robertowi Kubicy kiedyś. No i tak to właśnie czasami w Formule 1 bywa. Także no, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w odcinku numer 2, jeżeli chodzi o serię Kariera F1 2021. My Team, Dark Owen Racing Team, prezentował się dla was. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!